Jesteśmy przy Jezusie w postawie Marii. Przychodzimy, żeby posłuchać Jego słowa. Są takie lekcje tej Ewangelii, gdzie zdanie Jezusowe do Marty: Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Te lekcje brzmią: a tylko jedno jest konieczne. Unum est necessarium. Tylko jedno jest konieczne. Konieczne jest słuchać słowa. Przy rozmaitych swoich zaangażowaniach, cokolwiek byśmy nie robili w świecie, w Kościele, konieczne jest najpierw słuchanie słowa. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi: wstań, idź do Niniwy. Przemówił do niego po raz drugi, ponieważ kiedy przemówił po raz pierwszy, to wiemy dobrze, Jonasz wstał i uciekł do Tarsisz. Niniwa była ostatnim miejscem na ziemi, gdzie Jonasz chciałby pójść. Niniwa była stolicą Asyrii, państwa, które podbiło Izrael w 722 roku przed Chrystusem. I po podbiciu Izraela, różne są szacunki, ale z reguły przyjmuje się, że 27 tysięcy Żydów zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. 27 tysięcy w starożytności, w VIII wieku przed Chrystusem. Niniwa przez to została już na zawsze w myśleniu Izraela symbolem wroga. Kogoś, kto chce cię zniszczyć, zabić, wykorzenić. Nawet wtedy, kiedy Niniwa już przestała fizycznie istnieć, Asyria została podbita przez Babilon, to i tak Niniwa była tym miastem, symbolem wszystkiego, co wrogie, co przeciwne. Największy twój wróg, największy nieprzyjaciel. Księga Jonasza powstawała, jak po Niniwie śladu już nie było, po historycznej Niniwie. Ale powiedzieć do Żyda: idź do Niniwy, ratuj ją przed zagładą. Kiedyś ksiądz profesor Tischner mówił, to jest mniej więcej takie samo polecenie, jak gdyby w czasie II wojny światowej ktoś powiedział do Polaka: idź do Berlina i ratuj go przed zniszczeniem. Już widać te tysiące ochotników, nie, które się zgłaszają do takiej misji. Księga Jonasza to jest księga o Bogu, który kocha twojego nieprzyjaciela i chce go ocalić. To jest jedna z najpiękniejszych ksiąg o miłosierdziu. Jak ktoś chce ulegać temu prostemu przeciwstawieniu: Bóg Nowego Testamentu, Bóg miłosierny, a Bóg Starego Testamentu surowy, okropny, sprawiedliwy, to niech czyta Księgę Jonasza. Przekona się, jakim jest heretykiem. Idź do Niniwy, ostatnie miejsce, które Jonasz chciałby ocalić. I dlatego przechodzi przez śmierć. Zostaje wrzucony do morza, zostaje połknięty przez wielką rybę. Zostaje mu wrócone życie. Kiedy przechodzi przez śmierć, Bóg powtarza rozkaz: idź do Niniwy. Ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. To było właśnie dokładnie to, czego się Jonasz obawiał. Że tak się stanie, że Bóg nie zniszczy Niniwy, bo Bóg jest miłosierny. I jakby dramat tej historii jest taki, że słowo, które Jonasz przepowiada, jest słowem mocnym, jest wystarczająco mocnym, żeby nawrócić całą Niniwę. I nie jest wystarczająco mocnym, żeby nawrócić proroka, który je głosi. Bo jak dalej czytamy tę historię, to Jonasz siedzi na pagórku nad Niniwą i jest wściekły na Boga. Mówi: to jest właśnie to, czego się bałem, że się nawrócą i że ty ich ocalisz. I Bóg mu tłumaczy: czy ty się na mnie słusznie gniewasz? On mówi: gniewam się śmiertelnie.
I onaż modli się do Boga, żeby mu zabrał życie. Prorok, który nie chce żyć dalej, to jest szokujące. Eliasz nie chciał żyć dalej, ale Eliasz nie chciał żyć dlatego, że głosił słowo, które było kompletnie bezowocne. A Jonasz ma doświadczenie słowa, które jest super owocne. Nie? I właśnie dlatego nie chce żyć. Chcecie żyć w świecie, w którym Bóg kocha waszych wrogów? A chcecie żyć w świecie, w którym Bóg chce kochać waszych wrogów przez was? Bóg chce ocalić wszystkich naszych przeciwników przez nas. Bo Księga Jonasza jest właśnie o tym. Nie, jak chcesz, to sobie kochaj Niniwitów. Tylko mnie w to nie mieszaj. Bóg chce kochać moich Niniwitów przeze mnie. To jest tak niesamowita moc jest w tym słowie Księgi Jonasza. Ale ona pokazuje, jak w nas samych może być opór wobec tak mocnego słowa, jakie nam Bóg zawierzył, tak twórczego, tak zmieniającego, tak przekształcającego, nie, budującego jedność z dawnych wrogów. Słowo Boga ma taką siłę. Jeśli je używać, to ono ma niesamowitą siłę tworzenia wspólnoty. Ale też człowiek ma w sobie możliwość oporu niesłychanego. I przestroga Księgi Jonasza jest właśnie taka. Możesz być prorokiem. Możesz wszystko o Bogu wiedzieć. I możesz być zgorszony tym Bogiem, który jest miłosierny. Możesz być zgorszony, możesz być na Niego wściekły. Możesz się na Niego śmiertelnie gniewać. Nie. Dlatego, że jest właśnie taki. Ja wiedziałem, że Ty jesteś miłosierny. Ja wiedziałem. Znak Jonasza. Znak zawsze ważny dla chrześcijan. W najstarszej sztuce chrześcijańskiej Jonasz jest wszędzie. Na freskach, w katakumbach, na sarkofagach rzeźbionych. Wszędzie jest historia Jonasza. Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto się z tym Jonaszem musi zmierzyć. I poddać się tej łasce Boga, która w nas zabija wrogość do naszych nieprzyjaciół. I poddać się miłosierdziu Boga, który chce kochać moich wrogów moją miłością.